Istnieją stworzenia, które potrafią zmieniać płeć lub mają kilkaset płci. Jednak jeśli chodzi o kwalifikowanie się jako dana płeć, to uważam, że powinniśmy każdemu na to pozwolić i to akceptować. Bo każdy ma prawo być szczęśliwym w swoim ciele. Pisanie rzeczy typu: ja kwalifikuję się jako mega nano jaszczur 76 z kosmosu, oczywiście nie na żarty, tylko na serio, po to, żeby na przykład kogoś urazić, jest równie obraźliwe, co chociażby czarni do Afryki i podobne tego typu zdania. Odpowiadając na pytanie, istnieje tylko jedna płeć, człowiek. Każdy ma prawo być tym, kim chce, chyba że oczywiście komuś robi krzywdę albo jest złodziejem itd. itp., ale odchodzę od tematu. Każdy, kto nie robi nikomu krzywdy w żaden sposób, ma prawo być szczęśliwy i powinniśmy to uszanować. Dziękuję, dobranoc.